Szanowni drodzy Państwo, za chwilę rozpoczniemy uroczystość, ale poczekajmy do godziny 12:00 z wieży ratuszowej, hejnałem, rozpoczniemy naszą dzisiejszą dostojną uroczystość z racji już 75. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej. Dlatego w skupieniu oczekujmy na hejnał z naszej wieży ratuszowej i rozpoczniemy naszą uroczystość. Także chwilę skupienia. Rozpoczynamy uroczystość 75. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej. Czyn minął, wspomnienia pozostały, te okropne wspomnienia pozostały i w skupieniu spotykamy się przy pomniku pamięci weteranów. Ale dzisiaj również jest Dzień Weterana. Właśnie nie może być innej, lepszej daty jak 1 września. Pozdrawiam, droga młodzieży, szanowni Państwo, harcerze, w skupieniu jest to też kolejna lekcja historii. Harcerze ze szczepu Szarych Szeregów ze Szkoły Podstawowej numer 2, ale nie tylko, w obecności swoich przełożonych. W kolejności delegacje Sybieraków, Panie Henryku, Pani Mario, Pani Heleno, Panie Ryszardzie. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Panie Edwardzie, Henryku, Romku, delegacja Urzędu Miejskiego w obecności Pani Kornela Manyś i Maciej Kubowicz. Pani Izo również reprezentuje tutaj nasz czytelną gazetę powiatową, która na pewno zaakcentuje wraz z małżonkiem, który reprezentuje również Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Delegacja kompetentów. I tutaj chwilę z prezesem. Wspomnę o panu poruczniku w stanie spoczynku Leonie Szymańskim. Panie Leonie, pan jest tą żywą historią II wojny światowej. Jako jeden z nielicznych już żyjących w skali Polski, którzy brali czynny udział na froncie, gdzie zakończył swój szlak pod Budziszynem w ramach II Armii Wojska Polskiego, pierwszej Armii Wojska Polskiego. W kolejności Związek Inwalidów Wojennych, Panie Stanisławie, Panie Piotrze, ale również inwalidów wojskowych. Podczas sztandarowy kombatantów, również żywa historia, Pan Kazimierz, Pan Stefan, Pan Jan. Panowie porucznicy i nasza 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana reprezentuje tej delegację. Panie pułkowniku, pani porucznik, witam gorąco i serdecznie. I wreszcie tutaj służba przy pomniku.
jak to pięknie, pokoleniowo. Żołnierze naszej 17. Brygady i harcerze. Drodzy Państwo, 75 lat temu wybucha I wojna światowa. To od Polski rozpoczęła się ta światowa gehenna narodów Europy i świata. Bez wypowiedzenia wojny. A konsekwencje tej wojny przez prawie 6 lat dla Polski szczególnie dała cierpień. 6 milionów ludzi zginęło. Naszych rodaków. Tych na froncie, ale też wiele milionów niewinnych ludzi. Polscy żołnierze walczyli na dwóch frontach. Na wschodzie po 17 września i od 1 września z armią hitlerowską niemiecką. A konsekwencje tej strasznej wojny dla narodu polskiego jest wielokrotnie akcentowana i okrutna. Zacznijmy od Sybiru. Wysyłano z ziem wschodnich niewinnych ludzi na Sybir. Dlatego, że byli Polakami. Dlatego, że byli chrześcijanami. Wierzyli w Boga. Zostali wysłani dlatego, że mieli niestosowny statut społeczny. I cierpieli. I chylam hołd przed delegacją Sybiraków, która reprezentuje już nieliczną również w skali Polski tych osób, którzy tutaj reprezentują tych cierpiących na nieludzkiej ziemi, okrutnej ziemi. Żołnierze września i w ogóle w trakcie Armia Krajowa. To też była jedna z największych armii podziemnych świata, która już od września nie pogodziła się z losem, że Polska może być nie Polską, że okupant, który tak groźnie opanował Polskę, nie poddaliśmy się. I właśnie ta armia podziemna od początku września przez 6 lat walczyła również od wschodu do centralnej Polski po zachód. I tutaj też chylimy czoło tej ofiarnej. Wreszcie niedawno obchodziliśmy powstanie warszawskie. Polska młodzież walcząca w patriotyzmie z okupantem. Jaki to był czyn szlachetny. I tutaj zwracam się do harcerzy. To właśnie wasze koleżanki i koledzy w waszym wieku i młodszym byli na tym froncie w powstaniu warszawskim i walczyli. To był odruch serca i patriotyzmu i poświęcenia dla swojej ojczyzny, Matki Polski. Wreszcie kombatanci, o którym tu wspominałem, panie poruczniku Leonie. Panie Kazimierzu, panie Stefanie, panie Janie. To jesteście tą żywą historią. Żywą historią walk z okupantem. Bezpośrednio na froncie. I chylimy czoło. I żyjcie z nami jak najdłużej, żeby ta historia żywa, czego Panu z całego serca życzymy, długich lat życia. Bo jesteście tą żywą historią II wojny światowej, patriotyzmu, oddania i miłości dla ojczyzny. Gdzie w waszym przesłaniu w sercu, nie tylko w żołnierzach, ale też i u Sybiraków i u inwalidów, którzy cierpieli, mam na myśli Związek Inwalidów Wojennych i wojskowych. Ale w sercu posiadaliście jedno najważniejsze przesłanie. Bóg, honor i ojczyzna. Te przesłanie niekiedy wyzwalało w nam siłę, energię i odwagę. I wreszcie dzisiaj, w dzisiejszej dobie, i żyjemy w wspólnym państwie europejskim. Są lokalne konflikty, gdzie nasi żołnierze z naszej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowaną uczestniczą, my mówimy, na misjach pokojowych. Nie. Oni uczestniczą na wojnie. Wcześniej Afganistan, Irak, później Afganistan. Tam jest wojna. Ale żeby był pokój w Polsce, w Europie i na świecie,
należy w punktach zapalnych Europy i świata tłumić te punkty zapalne, żeby się nie powtórzył kataklizm II wojny światowej. I nasi żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, nasi międzyrzeccy żołnierze walczą o pokój w Polsce, Europie, na świecie poprzez swoje misje wojenne, o których krajach wspominałem. Irak, Afganistan, Liban i harcerze. Harcerze, którzy poprzez swoją patriotyzm, wychowywani w duchu patriotyzmu, pragnę podziękować kierownictwu naszego chówca, gminy Międzyrzecz, pani Mario, druhno Mario, druhno Aniu, kolego druhu, wasze serce oddanie. To, co czynicie i wychowujecie w patriotyzmie tych młodych harcerki, harcerzy, to jest wasza misja. To jest mało powiedziany patriotyzm. To jest miłość do ojczyzny, to, co czynicie na co dzień. Wychowując tych młodych, wspaniałych ludzi, harcerki, harcerzy, w duchu patriotyzmu i miłości do Polski. Cóż, moi drodzy państwo, w skupieniu rozpoczynamy tą część, gdzie złożymy hołd milionu poległym naszych żołnierzy na frontach Europy i świata, zacierpiących na Sybirze, za dzieci polskie, które przeżywały gehennę, również na zsyłkach. Młode organizmy poznali smak cierpienia, nie wiedząc do końca dlaczego. Drodzy państwo, zapraszam do uroczystości. Jeżeli z państwa proszę o głos, czy pan porucznik Leon Szymański, jako żywa historia, ten, dzięki który utrzymuje swoją determinacją i miłością te właśnie miejsca pamięci, przed którym stoimy, pomnik weterana. To pana życie, to pana, to co tutaj wykonane, to pana inicjatywa. Dlatego, że pan robi to w imieniu kolegów, którzy zginęli na froncie i tych żyjących, dla których składa pan szacunek poprzez ten pomnik pamięci weteranów II wojny światowej. Panie Leonie, bardzo proszę. Szanowny panie burmistrzu, kiedy 75 lat temu, w piękny wrześniowy dzień, szedłem jako pięcioklasista do nowo zbudowanej szkoły. Nie, dziękuję. Panował wśród uczniów radosny, szczęśliwy nastrój, dopóki nie doszła wiadomość od naszych nauczycieli, ponieważ wówczas nie istniały tak rozszerzone środki komunikacji, przekazów. Dowiedzieliśmy się strasznej rzeczy, że hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia wojny napadły na nasz biedny kraj, odbudowujący się po wielu latach niewoli, napadły Niemcy na naszą ojczyznę, a jak się potem okazało, prawie na cały świat, który wziął udział w tej straszliwej walce, gdzie zginęły miliony ludzi. Aby więcej, chociaż pragniemy wszyscy pogody, żeby te dni, w których żyjemy, były jak najbardziej pogodne, ale niech one będą takie jak dzisiaj, byle nie było wojny, która 75 lat temu zakłóciła życie całego świata. Chciałbym jeszcze dołożyć do słów pana burmistrza, który wymienił dzisiaj dwie uroczystości. To jest 75. rocznica napaści Niemiec hitlerowskich i wybuchu II wojny światowej.
Drugą uroczystość to jest Dzień Kombatanta, ustalony 17 lat temu. Chciałbym wspomnieć jeszcze o trzeciej uroczystości. Dzisiaj mamy skromną uroczystość, kiedy w 2004 roku uroczyście odsłoniliśmy pomnik zbudowany przez weteranów międzyrzeckich. I ja serdecznie w tej chwili dziękuję panu burmistrzowi za piękne kwiaty, za ich utrzymanie. I mam taką wielką prośbę do przyszłych mieszkańców, do naszej kochanej młodzieży, żeby pamiętały, kiedy nas już nie będzie, żeby tu no, jakiś porządek był, od czasu do czasu chociaż posprzątać, no żeby ten pomnik wyglądał naprawdę, jak wygląda w tej chwili. No i cóż więcej mogę dodać. Życzę wszystkim Państwu dobrego dnia. Serdecznie dziękuję. Wystąpienie przedstawiciela frontu II wojny światowej, pana porucznika Leona Szymańskiego, ale cierpienie na froncie, cierpienie ludzi niewinnych, ale też i Sybir. Dlatego prezes naszego Związku Sybiraków, albo pan Ryszard, albo pan Henryk, no właśnie na tej nieludzkiej ziemi, sybiryjskiej ziemi cierpienie. Wy byliście porównywalni do żołnierzy na froncie. Byliście wy dzieci Sybiru. Jako nie do końca rozumieliście, dlaczego wy młode organizmy, którzy wchodziliście dopiero w życie, cierpicie na nieludzkiej ziemi i zmuszani byliście do katorniczej pracy jako dzieci. Dlatego, Ryszardzie, dziecko Sybiru, w imieniu tych cierpiących na nieludzkiej ziemi Sybiru, proszę o kilka zdań. Dziękuję. Szanowni Państwo, zebrani uczestniczy dzisiejszej uroczystości. Witam serdecznie wszystkich i nasz tutaj przede wszystkim wartę honorową, która pełni tu tak wspaniale, dosadne znaczenie ma, bo tu przedstawia tu pewien symbol tej naszej słusznej sprawy, gdzie bronią żołnierze naszej ojczyzny. Tak jak pan burmistrz wspomniał już, nie tylko w kraju, ale i poza granicami, gdzie są punkty zapalne. Tam wszędzie znajdują się nasi żołnierze. Tak samo z naszej brygady, z 17 Brygady Wielkopolskiej, jak również z innych jednostek wojskowych. Szanowni Państwo, 39 rok to jest był najgorszy, jaki tylko może być w naszej młodości. Wówczas dopiero zacząłem chodzić do pierwszej klasy. Tymczasem dowiedzieliśmy się, że wybuchła wojna, która poniosła za sobą miliony straty w ludziach i w sprzęcie i w tej budowie, którą przez 21 lat była budowana ojczyzna nasza, Polska Rzeczpospolita. Szanowni Państwo, w tym czasie ojciec jako osadnik wojskowy dostał ziemię na Białorusi, to obecnie to powiat Baranowicze, bo 10 km od Baranowicz. Jako osadnik wojskowy służący od 14 roku do 26 roku. Wówczas na tej ziemi tam były wydzielone ziemie pod las po prostu. Ścięty był las i tam, jak mój opowiadał wujek, do 32 roku końmi wyrywali te pniaki i zasiewali tą ziemię. Takie były nasze początki egzystencji. Szanowni Państwo, ten 39 rok za to, że ojciec walczył, że w 20 roku pokonali panie Moskali pod Warszawą. To była bardzo trudna walka, może Państwo sobie wyobrazić. 980 Lapciuchów, czyli byli tam no, różni wojsko, to na sznurkach nosili broń. W Lapciach byli, uciekali niektórzy nad boso, pytali czy nie gdzieś Poliaczków. Bo moja mama była, prawda, mieszkała tam w Stolpcach na Białorusi, bo tam przewozili, jak front cofał się. Nie z Poliaczków, tak się bali tych Poliaczków. Front sowiecki był, raczej stan obecny, wojska było rosyjskiego, 980 pod bronią było, a u nas było zaledwie zbieraniny z całych zbiorów Polski, 245 tysięcy. I panowie, był taki zapał, taki patriotyzm był, że pokonali tych, panie, no 1 na 4 było, prawda, jeśli chodzi o naszych żołnierzy.
I taka była zajadłość, że nie odstępowali, mimo że konnica Budzionego dziesiątkowała naszych żołnierzy, puścili i powoli wykańczali ich. I szanowni państwo, to przyszło nam 17 września. Przyszedł ten czas najgorszy, jaki tylko mógł spotkać. Syberia, za to, że ojciec walczył Piłsudskiego w oddziałach, był wywieziony. Cała rodzina deportowali nas. Gdzie? W głąb Sowieckiego Sojuzu, tak nam powiedzieli. Było pół godziny czasu z zebrania i do wagonu do Baranowicz, sańmi, mróz był chyba 40 stopni było w ten czas, minus, tak było, tak wyjątkowo było akurat zimno, w lutym, 10 lutego. Pierwszy wywóz wszystkich osadników. Dlatego też wywieźli, miesiąc czasu chyba wieźli do obszaru za Moskwą, chyba 350 km Gorki. Tam po dwóch latach byli jako niewolnikami, codziennie była sprawdzana obecność. Godła się mi, matka, ojciec, tak dalej, kto tam był, wszystko i wszystkie sprawdzali. O 9 godzinie wieczorem, czyli byliśmy jako specjalni po rusku, specjalni przesiedleńcy. Stamtąd później, po 1941 roku, po podpisaniu układu Sikorski-Majski, dopiero dali nam jako wolne grażdanie, czyli jako wolni obywatele byli już, mogli wtedy poruszać się po całym terytorium Związku Radzieckiego. Wówczas zaczęły formować się oddziały wojskowe Andersa. To było Kryminę, tam Buzuluk i tak dalej, wszystkie te oddziały, gdzie tam było można. Ojciec dostał wezwanie, bo nas później w 1941 roku, w listopadzie do grudnia, myśmy jechali do Uzbekistanu. To jest obecnie tam przy granicy z obecnym tym Afganistanem. Tam jest Uzbekistan, Republika Uzbecka Republika Radziecka. I tam właśnie osiedli nas w kolchozie imienia Stalina. Tam było 9 brygad. Siostra pracowała, jedna, druga pracowała, ja nie pracowałem, byłem mały, tak, ale pomagałem tam zbierać przy uprawie bawełny i tak dalej, wszystko. Szkoły tam nie było. W Rosji jak byłem, to chodziłem do pierwszej klasy, drugiej, trzeciej już nie skończyłem, bo wywieźli nas do Uzbekistanu. I szanowni państwo, po tym wszystkim przyszedł rok 45, gdzie dowiedzieliśmy się tak wyjątkowo przez radio, że koniec wojny tam, ale to było już w późniejszy czas, gdzieś w czerwcu, czy w maju, czy w lipcu nawet. Bo nie docierały tam gazety, a radio tylko było jedno w kolchozie. Jak dowoziliśmy tam sprawozdanie, bo siostra była, pracowała jako, no tak jak powiedzieć, to podsumowała pracę całodzienną i musieliśmy dowozić te wszystkie zgromadzone te prace do kolchozu. Tyle wykonano pracy, taka doba była i tyle. Szanowni państwo, dopiero w 1946 roku przyjechał do nas przedsiedatel, czyli przewodniczący kolchozu. Konno przyjechał, bo tam nie było innej komunikacji, albo koniem, albo osiołkiem. I szanowni państwo, powiedział, że jesteście, macie zebrać się za 2 godziny, damy wam arbę tam, czyli taki dwukonny wóz, takie arby duże na dużych kolach i odwieziemy was na punkt zborny do Wapkęta. I tam dopiero dowiedziałem, że jedziemy do Polski. Jaka była radość niesamowita, że w końcu kończy się dom niewoli i z tej nieszczęsnej ziemi, z ziemi sowieckiej, z domu niewoli. I wróciliśmy w maju, 17 maja do Międzyrzecza. Tutaj przyjechaliśmy po południu chyba. I tak to już znaleźliśmy w Międzyrzeczu. I tu skończyłem szkołę podstawową, później średnią, ogólną w 1953 roku. No i nie dostałem się na studia, musiałem być do wojska. 55 roku do 55 byłem w wojsku i to wszystko. Takie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. No, dziękujemy bardzo. Pan Ryszard przedstawił żywą historię dzieci z Sybiru. Dokładnie cierpienie. Droga młodzieżo, słyszeliśmy naprawdę solidną lekcję historii cierpień ludzi Sybiru, dzieci Sybiru. Dlatego, panie Ryszardzie, wyjątkowo dziękujemy za tak długi wykład tych cierpień, które pan nam przybliżył i poznał. No wreszcie mamy tu dwa zastępy harcerzy. Pan Andrzej ze Szkoły Podstawowej numer 4 po prawym skrzydle, harcerze i oczywiście Szarych Szeregów Szkoła Podstawowa numer 2. No cóż, jeszcze tylko głos przedstawicieli harcerzy. Proponuję, aby nad harmistrzyni harcerzy Szarych Szeregów Maria Maryla Siuta. Prosimy bardzo, Marysiu, prosimy o głos, bo w końcu wychowanie w patriotyzmie, a tacy jesteście, drodzy harcerki, harcerze, naprawdę kontynuujecie to, co przed 75 laty
właśnie wasi koleżanki, koledzy w waszym wieku właśnie w tym patriotyzmie walczyli o wolną Polskę. I ta tradycja, te wzorce waszych koleżanek, kolegów trwają do dzisiaj. I w takim patriotyzmie jesteście wychowywani. Dlatego jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych waszych osiągnięć i działalności w ramach obronności naszej ojczyzny. Panie nadharbistrz, koleżanka. Drodzy Państwo, pan burmistrz z właściwym sobie humorem nazywa mnie nadharcmistrz. Tak naprawdę jestem komendantką chówca Międzyrzecz, a mój stopień harcerski, instruktorski to podharcmistrz. Reprezentują nas niemalże wszystkie drużyny i gromady harcerzy i zuchów międzyrzeckich. Ja w imieniu chówca Międzyrzecz, imieniem Zawiszaków, chciałabym powiedzieć, że doceniamy trud i poświęcenie naszych ojców, że jesteśmy pełni podziwu dla ich męstwa i my dziś w obliczu zagrożeń, jakie stwarza nam obecna sytuacja polityczna, tym bardziej podziwiamy. Podziwiamy naszych ojców za trud, jaki włożyli w oswobodzenie naszej ojczyzny po to, żebyśmy my dziś mogli być wolni i bezpieczni. I w imieniu wszystkich harcerzy chciałabym złożyć zobowiązanie, że my, harcerze międzyrzeccy, będziemy dbali o ten pomnik, o miejsce pamięci i póki my jesteśmy, będzie tutaj ładnie. Dziękuję bardzo. Dalej podtrzymuję koleżanko nadharmistrz. Drodzy Państwo, cóż, pora złożyć słowa szacunku, uznania przed pomnikiem pamięci weteranów. Zapraszam do złożenia kwiatów. W kolejności bardzo dziękuję mojej koleżance, koledze, którzy uczestniczy w delegacji, za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości. Pani Kornela, pan Maciej, jako delegacja Urzędu Miejskiego w pierwszej kolejności złożymy tutaj hołd pamięci z racji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dzień Weterana. To jest też bardzo ważna uroczystość w kolejności. Jeszcze raz w imieniu organizatorów Urzędu Miejskiego pragnę wszystkim Państwu podziękować za tak liczny udział, liczne delegacje. Z całego serca dziękuję.